Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawnoochrona Marki. Odcinek 16. Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl. Cześć! W dzisiejszym odcinku będę miał gościa. Pomyślałem, że skoro opowiadam tyle o tych znakach towarowych, to dobrze by było oddać w końcu głos przedstawicielowi Polskiego Urzędu Patentowego. No i tym sposobem udało mi się umówić na rozmowę z panią Edytą Dęby-Siwek. Pani Edyta jest dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych i możesz ją spotkać na naprawdę wielu konferencjach, gdzie aktywnie krzewi wiedzę o znakach towarowych. Z kolei w ramach zajęć na aplikacji przygotowuje do wykonywania zawodu przyszłych rzeczników patentowych. Prywatnie pani Edyta jest przysympatyczną i zawsze uśmiechniętą osobą. Mam nadzieję, że to będzie słychać w tym nagraniu. I znaki towarowe zdecydowanie ją pasjonują, więc mam takie wrażenie, że lepszej rozmówczyni znaleźć nie mogłem. Co ważne, pani Edyta jest praktykiem, choć obecnie nie jako aktywny rzecznik patentowy, ale ekspert ze strony Urzędu Patentowego. Ma więc bezpośrednio styczność z problemami, z którymi borykają się przedsiębiorcy przy właśnie rejestracji tych znaków. No i z naszej rozmowy dowiesz się ogólnie, jak wygląda procedura rejestrowania znaków towarowych w Polsce, jakich oznaczeń zastrzec się nie da, co zrobić, kiedy ktoś zgłosi do ochrony Twoją nazwę firmy oraz ogólnie o sensowności rejestrowania tych znaków. W trakcie naszej rozmowy starałem się ją mocno wypytywać o bieżącą praktykę urzędu w zakresie spraw, które w mojej ocenie są trochę ocenne. Przykładowo co do zasady nie rejestruje się znaków zawierających flagę Rzeczypospolitej Polskiej, ale w rejestrze znalazłem szereg znaków z flagami, które taką ochronę uzyskały. Podobnie jeżeli chodzi o znaki opisowe. Zanim zaczęliśmy nagrywać, pokazałem pani Edycie kilka dość zaskakujących według mnie znaków, które jednak urząd zarejestrował. No, naturalnie ciężko w ramach podcastu pokazać ich wygląd, dlatego umieściłem je w notatkach do tego odcinka i znajdziesz je pod adresem znakitowarowe-blog.pl/016. Nie przedłużając, zachęcam Cię do posłuchania naszej rozmowy. Bardzo się cieszę, że znalazła pani czas dla mnie, dla naszych słuchaczy. I zgodziła się tutaj podpowiadać na parę pytań związanych z prawną ochroną marki. Na początek chciałbym zapytać może, gdyby pani coś więcej o sobie powiedziała, czym się pani zajmuje w Urzędzie Patentowym, a może w ogóle jak pani tutaj trafiła? Dzień dobry państwu, to mi jest bardzo miło, że pan Mikołaj tutaj mnie poprosił o podzielenie się informacjami, jakie posiadam na temat ochrony znaków towarowych. Moja droga tutaj wiodła najpierw przez studia prawnicze, które skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie pracowałam w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmowałam się też ochroną oznaczeń, ale z punktu widzenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To były czasy jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w związku z tym całe dostosowanie prawa polskiego w zakresie ochrony konsumentów i konkurencji do przepisów Unii Europejskiej. I 1 maja, jak tylko Polska weszła do Unii, przyszłam do Urzędu Patentowego, rozpoczęłam aplikację ekspercką i od 4 lat jestem dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych. A dokładnie czym się pani zajmuje? Czy rozpatruje pani również konkretne sprawy zgłoszonych znaków towarowych, czy nadzoruje pani ekspertów po co? Sprawami, które miałam jeszcze zanim zostałam dyrektorem, już je zakończyłam. Od czasu do czasu rozpatruję sprawy tak, żeby nie wypaść z kursu, że tak się wyrażę, ale jednak głównym moim zadaniem jest teraz nadzorowanie oraz współpraca międzynarodowa w zakresie znaków i wzorów przemysłowych. Rozumiem. Ja chciałbym może zacząć od takiego pytania absolutnie podstawowego, elementarnego. Wszyscy mówią o tym, że chcą chronić markę, mówią o tym, że można zastrzec nazwę firmy. Bardzo potoczne powiedzenia. Natomiast pytając konkretnie, czym jest znak towarowy? Jak można by to było wytłumaczyć przeciętnemu przedsiębiorcy, który nie jest prawnikiem? Znakiem towarowym jest to, co nas
odróżnia od innych, chyba mówiąc najprościej. Czyli to, co odróżnia nasze towary czy usługi, jakie świadczymy, od innych podobnych towarów i usług, jakie są na rynku. Znak towarowy tak naprawdę to jest synonim marki, logo, już firmy nie do końca, ponieważ firma jest tak naprawdę dużo szerszym pojęciem, ponieważ w ramach prowadzonej przez siebie firmy możemy posługiwać się wieloma znakami towarowymi. To chyba tak bym najprościej wyjaśniła. A marka, brand, logo to tak naprawdę trochę synonimy znaku towarowego. No właśnie, ja zauważyłem, że wiele osób utożsamia nazwę firmy bezpośrednio ze znakiem towarowym. Chce zastrzec nazwę firmy. Natomiast firma, tak naprawdę przedsiębiorca, który działa na przykład pod swoim imieniem i nazwiskiem, może mieć kilka sklepów internetowych i każdego nazwę czy każde logo zarejestrować w urzędzie patentowym. Stąd moje drugie pytanie z czystej ciekawości. Jakie znaki przedsiębiorcy częściej zgłaszają? Nazwę czy logo? Jedno i drugie, muszę powiedzieć. Oczywiście podstawowe jest zawsze nazwa firmy, ale kiedyś statystycznie patrzyłam na to, kiedyś jednak zrównuje się poziom znaków słowno-graficznych i słownych. Kiedyś znaków słownych było dużo więcej. Na tym etapie mam wrażenie, że popularność tych znaków się zrównuje. Aczkolwiek przy znakach słowno-graficznych bogatość grafiki jest bardzo różna. Pod znakiem słowno-graficznym potraktujemy też znak, który będzie napisany, nie wiem, tylko czerwoną czcionką, albo każda litera będzie innego koloru, już wówczas zostanie to zakwalifikowane jako znak słowno-graficzny. Także to są dwie najczęściej, najbardziej rozpowszechnione kategorie. Teraz będą się zmieniać, właściwie nasza ustawa prawa własności przemysłowej bardzo się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnio w zakresie tych przepisów unijnych zrezygnowano z wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego, co... No właśnie chciałem zapytać o to, co to będzie zmieniało w Polsce, bo ponoć w Polsce też ta ustawa ma się dostosować do tych wymogów. Tak, czy to oznacza, że nagle będziemy mogli bez problemu zapachy, smaki rejestrować? Ja mam taką nadzieję, aczkolwiek pomijając słowo bezproblemowo. Oczywiście nasze przepisy muszą być dostosowane do dyrektywy. Musi to nastąpić do dnia 14 stycznia 2019 roku, także czas tutaj upływa, ale projekt już jest przygotowany i mam nadzieję, że zostanie przyjęty przez parlament jeszcze w tym roku. Patrząc na doświadczenia EUIPO, bo EUIPO już można te znaki rejestrować, tak zwane niekonwencjonalne, to nie ma jakiegoś, mówiąc kolokwialnie, boomu na rejestrację tych znaków. Ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych są takie kategorie znaków rejestrowane, aczkolwiek ustawodawca unijny przewidział, znosząc warunek graficznej przedstawialności, obowiązek taki, iż znaki te muszą być tak przedstawione w taki sposób w rejestrze, aby organy i wszyscy inni konsumenci mogli je, były powszechnie dostępne. Także ja mam wrażenie, że to jest trochę zastąpienie pojęcia graficznej przedstawialności innym pojęciem, które dokładnie to samo znaczy tak naprawdę, ponieważ w motywach dyrektywy jednocześnie wskazano wszystkie warunki z wyroku Zikmana, czyli jasność, łatwość, łatwodostępność itd., itd. Także ja nie oczekuję, że będzie jakaś olbrzymia rewolucja. No właśnie, ja mam osobiście też takie wrażenie, bo jak przepisy unijne się zmieniły, to w mediach oczywiście internetowych masa artykułów o tym, że teraz już jest wolna Amerykanka wszystko. A ja mówię, że to nie za wiele zmieni, więc nie, takie nie, medialne nie. Trochę... Tak, ja też mam takie wrażenie. Po prostu wymóg graficznej przedstawialności zastąpiono innym wymogiem, który też niełatwo go nie będzie spełnić. No dobrze, ale zakładając, gdybyśmy chcieli, mamy Chanel No. 5 i tutaj Chanel chciałby zastrzec ten zapach jako znak towarowy do oznaczenia perfum, czy to nie będzie nazwa rodzajowa, albo... Jak to nazwać, prawda? Bo wszyscy kojarzą z konkretnym towarem na przykład. Ten konkretny zapach, więc to będziemy tworzyć dopiero. Będziemy tworzyć tak naprawdę
największy problem z punktu widzenia działalności urzędu będzie, w jaki sposób zgłaszający nas przekonają, że ten zapach jest utrwalony w taki sposób, że on będziemy mogli po pierwsze udostępnić go w rejestrze, tak żeby każdy konsument, każdy... Zapis chemiczny, prawda? No właśnie, zapis chemiczny, czy przeciętny odbiorca, konsument, każdy potrafi tekst, to nie jest H2O, prawda? Tak. Który uznajmy, że każdy przeciętny konsument rozumie, co się kryje pod symbolem H2O. A to jest jeszcze z zapachem, jest jeszcze o tyle, bo że sama próbka, no to jest jakiś pomysł, ale ona jest bardzo nietrwała. My musimy zapewnić to, że dzisiaj pan przychodzi i zgłasza zapach perfum, ale ten zapach musi być taki sam i równie intensywny za 10 lat i za 20 i za 30. Bo ja widzę jeszcze inne problemy bardzo ciekawe dla orzecznictwa, ponieważ zakładając, że jest jakaś technologia, gdzie komputer psika nam tym perfumem, prawda, na zawołanie, to później jak oceniać, czy ten zapach jest podobny do drugiego? I nagle robi się bardzo ciekawy. To jest prawda, ale to jest tego akurat aspektu najmniej się obawiam, ponieważ no, ocena podobieństwa zawsze ma jakiś element subiektywności w sobie. Jakbyśmy nie opierali się na orzecznictwie, no to zawsze ten element subiektywności jest i tutaj przy zapachach będzie podobnie, tylko no jak to będziemy robić? Ja już wiem, co oni będą by wykazywali, oczywiście renomę. No, tak oczywiście, więc... że tak, oczywiście, że tak. No zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Ja jeszcze bardziej oczekuję na znaki smakowe, będzie przyjemnie, bo inaczej się nie da z tego sprawdzić. No, żeby próbka nie zaginęła tutaj, nie? Także oczekuję na różnego rodzaju zgłoszenie słodyczy i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że te kwestie znaków niekonwencjonalnych to cały czas jest dla przeciętnego przedsiębiorcy temat w ramach ciekawostki jakiejś. Natomiast gdyby mogła Pani powiedzieć, po co rejestrować znaki towarowe, skoro są przecież w przepisach polskich podstawy prawne, których można się opierać, chcąc chronić swoją markę? Tak. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje jak najbardziej ochronę znaków, oznaczeń, które pierwsze znalazły się na rynku. Tylko tu jest ten warunek, trzeba wykazać, że się było pierwszym na rynku, a przy rejestracji znaku towarowego proces dowodowy jest o wiele krótszy, bo po prostu idziemy do sądu i mówimy, że to jest ten znak, nasz znak, pokazując świadectwo z rejestracji i sprawy dochodzenia roszczeń możemy załatwić na jednej rozprawie. No, w przypadku ochrony znaków niezarejestrowanych, których ochrona jest oparta tylko na pierwszym użyciu, sprawa dowodowa nie jest taka prosta. Zajmowałam się jednym i drugim. Pracując w UOKiK-u bazowałam właśnie na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z doświadczenia mówię, że to jest o wiele trudniejsze. To moje doświadczenie wskazuje to samo. Naprawdę wykazywanie tych praw do znaków niezarejestrowanych, przecież trzeba wykazać terytorium. Jakie towary? A na końcu sędzia może uznać, że nie. Tak, że w zasadzie to pan wykazał tylko, że to było 50 sztuk, a te 50 sztuk to w zasadzie no, o jakim to wprowadzeniu do obrotu mówimy i tak dalej. Także no, to jest bardzo kwestia subiektywna, a tutaj tak naprawdę możemy powoływać się i bronić znaku, który nie jest jeszcze de facto używany na rynku, bo mamy te 5 lat na podjęcie używania znaku. Także możemy jeszcze już wygrać proces, nawet nie używając jeszcze tego znaku. No to jest właśnie ta sytuacja, że prawo do znaku niezarejestrowanego jest następstwem używania komercyjnego, więc jeżeli jakiś człowiek chce, ja też takie pytanie bardzo często dostaję, są osoby, które wymyśliły świetną nazwę firmy, ale jak zaczną szukać partnerów biznesowych, mówić o tym, to za chwilę ktoś im ten znak, albo ktoś zacznie działać pod tą marką jako pierwszy, albo w ogóle, co jest częstsze, po prostu zarejestruje ten znak towarowy na siebie i robią się duże problemy. Dlatego lepiej pierwsze kroki skierować do urzędu i później rozmawiać z partnerami. Znak towarowy ma też określone wartość, którą bardzo często przedsiębiorcy chętniej zapłacą jakąś kwotę za markę, która jest utrwalona na rynku, jest rozpoznawalna, niż będą kreować swoją markę od zera. Tak więc dowiadujemy się o tym, że komornik zajmuje to prawo i jak później zakłada na mnie, później gdzieś na licytacji próbuje sprzedać, de facto pomniejszając dług tego wierzyciela. Więc oczywiście, jest to skarbnik majątkowy przedsiębiorstwa i często bardzo cenny.
Wystarczy spojrzeć na Coca-Colę, 3/4 majątku tej firmy to jest znak towarowy. No i właśnie gdzieś też spotkałem się ze statystykami, które mówią, że własność niematerialna typu właśnie prawa do marki, know-how, nie wiem, patenty chociażby są dużo bardziej wartościowe w przeciętnym przedsiębiorstwie niż własność materialna typu fabryki. Zdecydowanie. Ja mam pytanie, bo teraz zmieniła się procedura w 2016 roku, jeżeli chodzi o rejestrowanie znaków towarowych. Ile ta procedura obecnie średnio trwa? Średnio procedura trwa około 6 miesięcy. Od momentu zgłoszenia do decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego pod warunkiem, iż po drodze nie wpłynął sprzeciw albo nie były wyjaśniane kwestie natury formalnej, czyli wykaz towarów albo kwestie pełnomocnictw, niewłaściwego wskazania osoby uprawnionej do reprezentacji w firmie itd. Słyszałem, że w latach 90. to mogło i trwać 5 lat. Z czego to wynikało? To prawda, jak ja rozpoczynałam pracę w urzędzie patentowym, to no, faktycznie bardzo długo się czekało na rejestrację znaku towarowego. Przede wszystkim z ilości kadr, jakie urząd wówczas posiadał. W zasadzie nie było wówczas korpusu eksperckiego w latach 90. Wykonywali tą pracę pracownicy służby cywilnej. I po drugie tych zgłoszeń było dużo więcej, ponieważ nie mieliśmy konkurencji w postaci UIPO. W związku z tym no, tych zgłoszeń było dużo, dużo więcej. Poza tym no, technologia, jaka jest teraz, mamy bazę elektroniczną i proces badania, przeszukiwania znaków jest o wiele szybszy i wiele prostszy. Wcześniej były po prostu katalogowane znaki i po prostu badało się znaki ręcznie. Ja nie wyobrażam sobie tego. Ja też sobie tego nie wyobrażam. Na szczęście to mnie nie dotknęło, ale naprawdę z podziwem słucham zawsze starszych koleżanek, które o tym opowiadają. No, znowu odniosę się do doświadczeń po prostu mojego taty, który mówi, że on tutaj przyjeżdżał, kupował bilet, przyjeżdżał do urzędu patentowego i robił badanie. Coś po prostu, jakie marnowanie czasu. To jest dla mnie też w ogóle nie do pomyślenia. No, ale teraz myślę, że przy 240 tysiącach znaków w mocy będących plus te tysiące, które są w UIPO, ja sobie teraz tego nie wyobrażam po prostu, jakby takie badanie miało wyglądać. W związku z tym... No, A czy to nie jest trochę tak, bo ja odniosłem takie wrażenie, że chyba jak piękne czasy PRL-u, wtedy ta własność przemysłowa, może mi pani tutaj powie, że się mylę, ale chyba nie była aż tak bardzo szanowana. Natomiast rozkwit tej przedsiębiorczości, z każdą osobą, z którą rozmawiam, a która działała aktywnie w latach 90., mówi, że to były cudowne lata i wszystko się sprzedawało, wszystko żarło, kolokwialnie mówiąc. Tak więc być może urząd nie był przygotowany dlatego, że wcześniej takiej potrzeby nie było i ta kadra organizowała się i ogarniała te znaki towarowe, a jak ta masa przedsiębiorców zaczęła tutaj działać i ludzie zaczęli w pierwszej kolejności jednak zgłaszać te znaki towarowe, to urząd się momentalnie zatkał. To prawda. Poza tym nasi przedsiębiorcy polscy nie byli jeszcze świadomi znaczenia własności przemysłowej i znaku towarowego. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wchodzili na polski rynek, oni mieli doskonałą świadomość tego i oni pierwsze swoje kroki kierowali do urzędu patentowego i zastrzegali znaki towarowe. Także, no, bo wiedzieli, że to będzie skuteczny oręż w walce z konkurencją. To się zgadza, bo jak sobie szukałem najstarszych znaków towarowych na świecie, to no, oczywiście znalazłem polską, tą ultramarynę. Natomiast zwróciłem uwagę, że w pierwszych wiadomościach Urzędu Patentowego, które były publikowane chyba w 1924 roku, sporo było takich marek znanych. Oczywiście Coca-Cola wtedy weszła, Gillette, inne takie marki, więc widać było, że jak się rynek otworzył tutaj... Tak. To momentalnie koncerny międzynarodowe zaczęły działać. Te proporcje podmiotów teraz zgłaszającymi głównie są podmioty polskie. Jeszcze 15 lat temu, 20 lat temu te proporcje były zupełnie inne i z upływem czasu, kiedy w Polsce ta gospodarka wolnorynkowa się rozwijała, świadomość polskich przedsiębiorców była dużo większa i zgłaszali te znaki towarowe do Urzędu Patentowego. Natomiast z kolei zagraniczni przedsiębiorcy, mając już narzędzie w postaci rejestracji wspólnotowego czy teraz unijnego znaku towarowego, których działalność jest globalna, po prostu dokonują tych zgłoszeń w UIPO.
No, przedsiębiorcy muszą chyba trochę się nauczyć. Ja mam też takie wrażenie, że część osób się do nas odzywa, kiedy na przykład albo sami dostali pismo ostrzegawcze. Ciekawy jest, jak dostali od nas to pismo ostrzegawcze i powiedzieli, wtedy mówią, że nie za bardzo wiedzieli o tym, więc oni tą nazwę zmienią i chcieliby od razu ją zarejestrować, skoro tak to działa. Więc bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi, że tego typu problemy prawne ma jego kolega prowadzący biznes, tak? Więc no niestety człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Tak, więc zresztą tak to jest, że przedsiębiorcy raczej myślą o tym, jak robić biznes, jak sprawić, żeby był bardziej rentowny, czy później jak zrobić organizację firmy, żeby to sprawnie działało, a kwestia znaku... Ja na przykład się spotkałem z jednym przedsiębiorcą, który powiedział, że on już jest tak duży, że nie ma sensu rejestrować znak towarowy. To może się jeszcze zdziwić w przyszłości. I to bardzo szybko, ponieważ znaków z miesiąca na miesiąc coraz jest więcej i znalezienie takiej niszy na atrakcyjny znak towarowy jest naprawdę coraz trudniejsze. W związku z tym ja zalecałabym i tutaj widzę orężę pomocy wśród rzeczników, żeby po prostu te pierwsze kroki, idziemy do KRS-u, żeby zarejestrować swoją firmę, ale kolejne kroki powinny być kierowane do Urzędu Patentowego, bo naprawdę można mnóstwo pieniędzy zainwestować właśnie w fabryki, w urządzenia i tak dalej i to wszystko będziemy musieli poświęcić, bo nagle dostaniemy list ostrzegawczy, bo okazuje się, że jakiś holenderski, duński przedsiębiorca. Bo to nie jest wcale tak, że ludzie z premedytacją wchodzą w jakieś cudze, ale oczywiście, cudze znaki. Najczęściej 3/4 osób po prostu robi to tak nieświadomie. Ja bym powiedziała, że nawet 99% to jest nieświadomych. Naprawdę. To przycenię. No tak, takie są tutaj moje doświadczenia. A ja spotkałem się również z taką sytuacją, jak rozmawiałem z pewnym rzecznikiem patentowym ze Stanów Zjednoczonych, być może też uda mi się go namówić na rozmowę, że ich przepisy dotyczące rejestracji znaków towarowych zostały zmienione na tryb takim, gdzie tam trzeba najpierw wykazać używanie tego znaku w Stanach Zjednoczonych, ponieważ aktywnie działały trolle od znaków towarowych. I ja tak analizowałem to wszystko i ja mówię, w Polsce jest fantastycznie, bo możemy zgłosić znak, który będziemy używać za 4 lata, nie mając jeszcze w ogóle działalności gospodarczej, ale tak samo każda inna osoba może nam ten znak zgłosić i urząd formalnie żadnych problemów robić nie będzie. To jest prawda. Kiedyś w polskim ustawodawstwie też tak było, żeby zgłosić znak towarowy, trzeba było wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej. Później wyeliminowano ten przepis z tego właśnie powodu, żeby też ułatwić zgłaszanie tych znaków towarowych. Ja rozumiem, coraz częściej podnoszony jest problem tak zwanego zaśmiecania rejestru znaków towarowych. I ja myślę, że te właśnie zmiany w Stanach Zjednoczonych poszły w tym kierunku, żeby po prostu w rejestrze nie było tych martwych znaków. Ja myślę, że u nas takim narzędziem, nie tylko u nas, tej Unii Europejskiej, jest właśnie możliwość wygaszenia tych znaków po 5 latach. Ja osobiście uważam, że te rozwiązanie, które jest w Europie, jest dużo lepsze, bo mamy ten czas na ten 5 lat na rozwinięcie naszej działalności gospodarczej, na podjęcie działań w tym kierunku, a tak, co rejestrujemy znak, który już używamy na rynku. To wydaje mi się, że nie taka droga powinna być. Najpierw rejestrujemy i dopiero zaczynamy, mamy obowiązek jego używania. Tak jak się mówi, że pistolet sam nie zabija, tylko kto go ciągnie za spust, za to odpowiada. Tak samo docelowo dobre zapisy mogą być wykorzystywane etycznie i nieetycznie, bo ja się na przykład spotykam z dużymi firmami, które potrafią rejestrować, mają wiodąca marka, składa się z kilku członów i rejestrują na przykład każde słowo sobie oddzielnie, wiedząc, że ono nie będzie używane. No i przez 5 lat tak naprawdę mogą bardzo mocno blokować konkurencję, żeby do żadnego członu się w ogóle nie przybliżać. I to jest sytuacja taka, że choć każdy wie, o co chodzi, bo chyba nawet w literaturze naukowej o tym się mówi, że to są po prostu zgłoszenia blokujące. Tak. To przez 5 lat nic za bardzo nie da się zrobić, a wykazanie chyba złej wiary tutaj to już w ogóle będzie ciężkie, bo myśl zasadę, że... Przy kazus Cibo, gdzie właśnie był taki doskonały przykład zgłoszenia blokującego, wskazuje na to, że można unieważnić taki znak. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak patrząc na statystyki,
Do polskiego urzędu zgłaszanych jest 15 tysięcy, 16 tysięcy znaków towarowych i ten ilość spraw, o których Pan teraz powiedział, te zgłoszenia blokujące są naprawdę marginesem. Ale jakbyśmy zapytali się, jak wartościowa to są rzeczy, to by się odwróciła, podejrzewam. To prawda, ale z drugiej strony nie jesteśmy, nie chcę powiedzieć, że ciągle jesteśmy raczkującą gospodarką, bo może, bo tak nie jest, bo jednak przez te ponad 25 lat wiele się zmieniło, no ale ciągle nie jesteśmy amerykańską gospodarką i myślę, że jak osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych, to będzie można się zastanawiać nad takim rozwiązaniem. Wydaje mi się jednak, że z punktu widzenia tych małych i średnich przedsiębiorców, których w Polsce jest 99,9, to takie rozwiązanie jest jednak dużo lepsze. Jednym z takich mitów, z którym się też często spotykam, jest to, że rejestracja znaku towarowego jest bardzo droga i stać na to tylko największe firmy. Jak to jest w praktyce? Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Rejestracja znaku towarowego, bym powiedziała, że jest bardzo tania. Zgłoszenie elektroniczne znaku towarowego w jednej klasie i tak jak wcześniej mówiliśmy o strukturze polskiej gospodarki, to są zazwyczaj mali, średni przedsiębiorcy, którzy nie produkują tak jak Nestle całego asortymentu towarów, tylko na przykład świadczą usługi fryzjerskie, czy nie wiem, produkują tylko blachę. I to jest zgłoszenie w jednej klasie, które kosztuje 400 zł i za ochronę na kolejne 10 lat to jest 400 zł, czyli ktoś skutecznie chroni swój znak towarowy za 800 zł przez 10 lat, to nie wydaje mi się to zbyt wygórowana kwota. Kiedyś bawiłem się i na blogu policzyłem, jakbyśmy tą kwotę mogli podzielić na miesiące, to mi chyba 5 zł wyszło, niecałe, prawda? No 5 zł za pewność prawną, więc... To jest naprawdę bardzo niewiele. Tylko zasada jest taka, że wcale nie trzeba tego robić, a ludzie się dopiero, że tak powiem, budzą jakiś coś boli. Jak coś dokładnie. Jak jest konflikt, jakiś problem, tak. Dokładnie. Mogę Pani w tak chociaż zakreślić, jak ta procedura wygląda? No bo to rejestrowanie znaków towarowych, bo to też nie jest tak, że każdy znak towarowy da się zarejestrować, czy każde oznaczenie. No, nie każde. Każde, które jest wystarczająco odróżniające, tak bym powiedziała najprościej. Oczywiście nie rejestrujemy takich znaków, które mają charakter opisowy, informujący, które weszły do języka potocznego, które ktoś zgłosił w złej wierze, które zawierają symbole narodowe. Tych jest trochę takich oznaczeń, których nie możemy zarejestrować jako znaki towarowe. Aczkolwiek po zmianie systemu, naprawdę patrząc na zgłoszenia, to jest to około 10% znaków, które odmawiamy z powodu tych tak zwanych przeszkód bezwzględnych. A może to jest dzięki nam, rzecznikom patentowym, my blokujemy trochę tych przedsiębiorców, którzy chcą z bardzo opisowymi znakami wchodzić, ale to jest podstawowy problem. Problem, przed którymi stoimy. Czy ten znak jest znakiem sugerującym bądź aluzyjnym i takie znaki nawet w wersji słownej są rejestrowane, czy to już jest jednoznacznie znak opisowy? I tutaj moje od razu kolejne pytanie, ponieważ w tym zakresie to już nie tylko moje doświadczenie, ale moich koleżanek i kolegów, że EWIPO, ten urząd, który rejestruje unijne znaki towarowe, jest bardzo restrykcyjny w ostatnich latach w zakresie odnajdywania opisowości w każdym szczególe tego znaku towarowego, mówiąc delikatnie tutaj. I nawet często szata graficzna nie jest tym elementem, inaczej, ta szata graficzna już nawet nie, że musi być fantazyjna, musi być wyjątkowo fantazyjna, żeby się udało to zrobić. Jak ekspert w obecnej praktyce ocenia, czy dane oznaczenie jest opisowe? Tak naprawdę za UIPO kierujemy się tymi samymi zasadami, które są wypracowane przez orzecznictwo zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sądu Unii Europejskiej. Tylko chyba mam wrażenie, troszeczkę inne wnioski z tych zasad wyciągamy. Stąd nie przyjęliśmy takiego programu konwergencji, który dotyczy przeszkód bezwzględnych. Nie jesteśmy jedynym państwem, które nie przyjęło tego programu. Ciągle urząd stoi na stanowisku takim, że jeżeli do
opisowego słowa, dodamy jakąś fantazyjną grafikę. No nie wiem, będziemy mieli napisane polskie mleko i dodamy jakąś krowę. Która, to wystarczy? Krowę, która będzie no troszeczkę inna, z jakimś dzwonkiem, z jakaś uśmiechnięta, będąca swego rodzaju personalizacją, a nie to taka zwykłe zdjęcie krowy. Także nie też liczy się wielkość tej krowy, no bo jeżeli tam nie dostrzeżemy jej w ogóle, to też jest inna sytuacja. Także no my tutaj też się spotykam często z tymi opiniami, że jesteśmy bardziej liberalni. Jak kiedyś były zarzuty w stosunku do nas, że jesteśmy zbyt restrykcyjni, jak to EWI to rejestruje i tak dalej, a my odmawiamy, tak w tym momencie... Ja bym to nazwał inaczej i tutaj wiele osób myślę się zgodzi, że Urząd Patentowy Polski jest bardziej przewidywany w tym zakresie. Naprawdę, jeżeli mamy zgłaszać znak na Polskę, to ja widzę, gdzie mogą być jakieś problemy, ale jestem w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa to przewidzieć. Natomiast doświadczenia przed EWIPO są takie, że niestety, no to jest smutne trochę, w zależności od jakiego eksperta trafi. Jeżeli ten ekspert może będzie lewą nogą w stanie, to będzie ciężko. I to jest to, co jest złe moim zdaniem, ponieważ prawo nie może być nieprzewidywalne. Ono musi być jednoznaczne, więc albo EWIPO powinno jednoznacznie powiedzieć, że nie ma, według nich już nie ma czegoś takiego jak znaki sugerujące czy aluzyjne. Jest albo fantazyjne, albo opisowy, dwie kategorie i odmawia wszystko, co jest opisowe, albo nie, no bo przechodzą naprawdę różne rzeczy. Ale wracając jeszcze tutaj do naszej praktyki Urzędu Patentowego, wspomniała Pani, że fantazyjna szata graficzna wystarczy, tak? Żeby znak przeszedł? No raczej tak. Tak bym sugerowała, jeżeli mamy problem z rejestracją, bo widzimy wprost, że słowo ma charakter taki aluzyjny, ale nie jesteśmy pewni, czy nie zostanie to... Mam tutaj taki znak przed sobą. Dobra woda. Dobra woda. Na? To znaczy bezalkoholowy. Czy ta szata graficzna? To znaczy oczywiście, to są piękne, cudowne lata 90. Ale chyba dzisiaj by to nie przeszło. Szklanka to znaczy, wody z napisem dobra woda? No myślę, żeby było trudne, ale nie chciałabym się za wszystkich ekspertów wypowiadać. Ja mogę powiedzieć, że ja osobiście bym nie zarejestrowała tego znaku, ale też no, lata 90. rządziły się swoimi prawami. Ja tylko chciałam ostrzec przed takim oceną znaków też patrząc, ojejku, to urząd zarejestrował, to mi też zarejestruje podobny, bo proszę pamiętać, że Państwo nie wiedzą, kiedy my rejestrujemy ze względu na wtórną zdolność odróżniającą. Tego w bazie nie ma. Jest szansa, że oni wykazali. Znaczy tutaj nie sądzę, bo to są lata 90. i wtedy o wtórnej zdolności odróżniającej nikt jeszcze wtedy nie mówił, ale w tej chwili no, jest troszeczkę oznaczeń rejestrowanych z tego powodu właśnie. Rozumiem. Jest też drugi znak, który został ostatnio, może on wykazał wtórną zdolność odróżniającą, ale jest trytytka na zaciski niemetalowe do kabli. I ja szukając informacji o trytytce widziałem, że nawet takie pytanie w milionerach padło. Z czego składa się trytytka? Z ząbków i były tam różne odpowiedzi. No to ewidentnie kontekst jest tutaj rodzajowy, a jednak widzę, że w wersji słownej na towar przeszło. Trudno mi się odnieść do konkretnej sprawy. To trzeba by było zapytać eksperta, co nim. Ale tak jak powiedziałam, czasem zalecałabym ostrożność przy takim jednoznacznym ocenie, bo może właśnie ktoś wykazał wtórną zdolność odróżniającą, bo jest jedynym producentem na rynku tych trytytek, a może my tych po trytytek. Prostu tak, jak ktokolwiek się, bo ja powiem szczerze, to pojęcie mi nie było znane, aczkolwiek eksperci przeprowadzając taką badanie, tak, spisują. Na tą chwilę jest to zarejestrowany znak towarowy. Jest przyjacielem ekspertów. To wiemy, zgadza się. Jeżeli chodzi o takie specyficzne znaki towarowe, no to jednym z częściej komentowanych, mam wrażenie, rodzaju znaków to są czyste kolory.
Gdyby mogła Pani coś więcej powiedzieć. Czy z tego koloru, co do zasady, nie da się zarejestrować? Co do zasady nie rejestrujemy. Były próby zgłaszania kolorów. Część z tych prób była udana. Jest zarejestrowany kolor taki lila na milkę, na wyroby czekoladowe. Jest zgłoszony i zarejestrowany kolor pomarańczowy na jedną z sieci komórkowych. No ale były też nieudane próby na przykład rejestracji koloru zielonego na rury czy koloru czerwonego na narzędzia. Także to jest wszystko kwestia dowodów na wtórną zdolność odróżniającą. No właśnie, czym jest ta wtórna zdolność? Wtórna zdolność odróżniająca to jest nic innego jak wykazanie, iż dane oznaczenie, którego normalnie byśmy nie zarejestrowali, bo jest nieodróżniające, jednoznacznie jest związane z danym przedsiębiorcą. Czyli weźmy ten kolor pomarańczowy, pytając przeciętnego Kowalskiego na ulicy, z jaką siecią komórkową mu się kojarzy ten kolor, odpowiada, że z taką i z taką. I jeżeli mamy dowody, iż znacznej części tych przeciętnych konsumentów ten znak jednoznacznie z danym przedsiębiorcą się kojarzy, to wówczas rejestrujemy znak. A mi się tutaj nasuwa takie pytanie od razu, bo no właśnie, odbiorcą tego danego towaru, jeżeli mamy do czynienia z towarem dla absolutnie niszowej grupy, ciężko mi sobie wyobrazić, no nie wiem, no miłośników, no może koparek. Ale to byśmy ich znaleźli, cała branża budowlana, ale niech to będzie coś, jakieś osoby, które zbierają, nie wiem, kapsle powiedzmy, załóżmy, że to jest tylko 10 tysięcy osób w Polsce, to wykazując, że połowa tych osób kojarzy naszą firmę i to jest tylko 5 tysięcy osób w zakresie całej Polski. No ale to musi to być przeciętny odbiorca. Odbiorca, no, nabywca tych kapsli, prawda? Czyli osoba, która płaci, więc to jest używana dana marka zdecydowanie w komercyjnym charakterze. I w tym momencie wystarczy, jeżeli zdefiniujemy, że ten odbiorca to jest ta grupa 10 tysięcy osób, to jeżeli wykażemy na przykład w badaniach, że połowa osób kojarzy naszą markę, to wystarczy, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, już w tak małej grupie wykazywać i mamy wtórną zdolność odróżniającą. Dokładnie w tym kierunku poszło orzecznictwo Trybunału i mówi o przeciętnym odbiorcy, czyli odbiorcą w tym przypadku jest tylko te 10 tysięcy tych nabywców, tych kapsli. Także poruszamy się w tak małej grupie. Nie połowa Polaków, prawda? No, nie połowa Polaków, jest... zdecydowanie tak, nie połowa Polaków. Ja przeglądając też rejestry, tutaj muszę zwrócić honor, jeden z czytelników bloga w komentarzu pod artykułem właśnie o kolorach. Ja podawałem przykład, że Playowi się nie udało w 2010 zarejestrować swojego koloru. Natomiast teraz jest zgłoszenie w trybie sprzeciwowym, czyli przeszkodę bezwzględną w postaci niedystynktywności musiał pokonać. Czyli toczy się teraz to postępowanie. Tak, toczy się kwestia wtórnej zdolności odróżniającej to przede wszystkim intensywność używania znaku na rynku. Ale to jest świetny przykład tego, że jak oni wchodzili, nie pamiętam w tym roku oni weszli, ale jak zgłaszali znak w 2010 roku, to ta rozpoznawalność marki nie była aż taka, jaka powinna zasadzie być. Dokładnie. Mamy rok 2018 i z badań wynika, iż jest to jeden z najczęściej wybieranych operatorów. Oj, tu jakąś reklamę robię. Tak, nie, już właśnie może nie idźmy w tą stronę, no ale tak... Na pewno dowody... Wykazali w tak. Tak, no. To już nawet nie musieliśmy tego mówić, to wynika bezpośrednio z rejestrów. Mnie zastanawia tutaj takie też kwestie, wspomniała Pani to też wyraźnie, przepisy mówią, że symbole narodowe nie są rejestrowane. Typu godło, typu flaga. Natomiast ja sobie poszukałem trochę tych znaków i część znaków z flagą dostała odmowę, a część znaków dostała jednak to prawo ochronne. I teraz jest pytanie, czy to polega na tym, że wszystko, co wygląda jak godło, dostanie odmowę, czy tylko takie znaki, które jednoznacznie kopiują, powiedzmy, te ustawy? Jednoznacznie, które kopiują w zakresie stylizacji jesteśmy dosyć liberalni, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jeżeli stylizowana flaga jest na towary zgłaszana jakieś, które... uznajmy, że są niegodne, żeby je oznaczać stylizowaną flagą, to wtedy mamy inną podstawę do odmowy. Ale jeżeli mamy stylizowane czy godło, czy flagę, to wtedy rejestrujemy taki znak. Tutaj Pani Edycie pokazuje właśnie znaki, które nie dostały ochrony i to się praktycznie zgadza.
Aczkolwiek przy tym jednym znaczku, moim zdaniem, to jest sam zarys orzełka. Ale tu ma pan flagę. Ale to jest... To nie jest. To jest dokładnie taka flaga, tak? Która jest z ustawy o ochronie... Tak, ale ona jest w formie prostokąta, a ta jest ucięta. No i właśnie w formie prostokąta tu jest dokładnie prostokąt. W mojej ocenie. Musielibyśmy mocno tutaj spojrzeć na to, co no, jest... No dobrze, ale czego by nie mówić, no to te orzełki w tych przykładach, to godło, ono cały czas jest stylizowane. Ono jest bardzo podobne. Wiadomo, że nikt tego samemu nie rysował, tylko modyfikował symbol urzędowy, ale jaka stylizacja jest? Chodzi mi o to, że będąc po drugiej stronie, jeżeli zgłaszamy znaki towarowe tutaj do państwa, żebym łatwo był w stanie zdefiniować, co nie przejdzie i nie robić wam kłopotów. Na przykład jest tutaj, nie chcę prowadzić reklamy, ale no, bardzo znane godło Teraz Polska zostało zarejestrowane. Uznaliśmy, iż ta flaga jest już stylizowana. Są też ciekawostki, które jednak przeszły. No, ale to jest inna kwestia, ponieważ jak pan wie, żeby zarejestrować godło, trzeba mieć, możemy mieć zgodę organu do tego. Wie pan, jakie pytanie zadam teraz? Tak, to jest, nie odpowiem na to pytanie. Czyli ale jeżeli jest w ustawie przewidziane, że jest powołany Instytut Pamięci Narodowej, który się posługuje takim symbolem, to samo dotyczy w momencie, kiedy nie mogli rejestrować, zarejestrowaliśmy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, no bo ustawa mówi o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, także no już trudno sobie wyobrazić inną zgodę niż zgoda wyrażona w ustawie, także tak. To też trzeba przez to. Tutaj mamy oczywiście, o to chciałem zapytać, bo tutaj mamy znak towarowy zarejestrowany, gdzie jest to flaga, ale ona ma pewien stopień fantazji. Dokładnie. Natomiast nie ma wątpliwości, że jest to flaga. Tak, ale jest stylizowana. A tutaj flaga. Mamy z tej flagi, które już są bardziej uflagowione. Falujące flagi, one dostały odmowę. Nie ma wątpliwości tutaj. To też trzeba wiedzieć, z jakiego powodu dostał, czy chyba, że pan jest pewien. Nie, nie mam. Że... Nie mam, ale jestem... No właśnie, to też jest... Rodacy bohaterom, czy to może być rodacy nie, 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 nie. To można się zdziwić, jak często są znaki odmawiane, które są zawierają stylizowane flagi ze względu na podobieństwo do innych znaków towarowych. To trzeba po prostu, żeby się wypowiedzieć na ten temat, trzeba wiedzieć dokładnie, jaka była podstawa odmowy. Proszę, kolejny. Tutaj nie mam wątpliwości. Przypominają Unii Europejskiej, czy nie? Nie, zdecydowanie nie. Gwiazdek unijnych jest zupełnie inna liczba. Zgadza się. No właśnie, bo to jest ogólna zasada i jest praktyka. I żeby dobrze tutaj doradzić, to trzeba wiedzieć... Znaczy, tu szczerze mówiąc, tak. I oczywiście, czym bardziej będzie stylizowana flaga czy godło, tym większa szansa jest na rejestrację. To nie ulega wątpliwości, że wszystkich bym namawiała do jak największej stylizacji, a nie później przekonywania, że to nie jest prostokąt albo w ogóle ten czerwony z białym, to jest jakieś w zasadzie nie mają tych samych proporcji i to wcale nie miało przypominać flagi i tak dalej, i tak dalej. Także no tutaj jednak bym zalecała ostrożność, aczkolwiek uważam, że jesteśmy dosyć liberalni w tym zakresie, bo myślę, że warto promować polskie produkty przez umieszczanie takiej stylizowanej. Czyli jeżeli flaga będzie stylizowana, to urząd będzie robił problemów. Ja wiem też o tym, że, to znaczy wiem, no to wynika znowu bezpośrednio z ustawy, ale też z mojego doświadczenia, że problemy są, jeżeli w znaku znajdzie się czerwony krzyż, prawda? Tak. Nawet jeżeli na nim się miś znajdzie. No niestety. Kolejny przykład, znak Caritasu, prawda, który też nie uzyskał rejestracji z tego powodu, że zawiera symbol organizacji międzynarodowej. Czyli to oznacza znowu, że ten krzyż powinien, bo to często dotyczy apteki tej całej branży. Tak, to praktyki. Tutaj zdecydowanie. Ale jeżeli, bo są apteki, które mają na przykład zielony albo pomarańczowy. To musi być czerwony krzyż. Może być zielony, czarny, może być już różowy, to zależy jak PCK do tego podejdzie, ale co do zasady to musi być po prostu, odmawiamy rejestracji czerwonego krzyża, nawet jeżeli jakiś inny element jest wpisany w ten krzyż, czy to miś, czy jest inne elementy jakieś słowne, czy słowne. No dobrze, jeżeli mówimy o tych bezwzględnych przeszkodach rejestracji, to są kontrowersyjne znaki w postaci znaków naruszających dobre obyczaje, bądź porządek publiczny.
jak Urząd Patentowy to interpretuje, bo tutaj przed naszą rozmową zdążyłem pokazać znaki, jakie są zarejestrowane na Zachodzie, to po prostu jak byłem na aplikacji i pokazywałem wykładowcę, to nie mógł uwierzyć. I w tym kontekście nasz Polski Urząd Patentowy wydaje się tutaj być dość restrykcyjny. Jak Państwo oceniacie, czy znak narusza dobry obyczaj? Bo to jest tak naprawdę, niektórzy są bardziej liberalni w tym zakresie, nawet jak z żartami, prawda? Niektóre osoby mogą sobie na więcej pozwolić. No patrząc na te przykłady, które Pan mi pokazał przed naszym spotkaniem, to zdecydowanie aż tacy liberalni nie jesteśmy. Staramy się wyważyć to. Ja dziękuję wszystkim pełnomocnikom z góry, ponieważ tak naprawdę takich zgłoszeń, znaków, które by narażały dobre obyczaje, jest bardzo niewiele. Sprawą, która trafiła do sądu i była dosyć głośno, to był pożar w burdelu. Tak. Odmówiliśmy rejestracji. Tutaj też urząd stał się przedmiotem żartów z tego tytułu. Można polemizować z tą decyzją, bo to Państwo są mi dziennikarze i komentatorzy i prawnicy. No ale trzeba uznać, że jednak decyzja nasza została utrzymana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i tak naprawdę to jest taka najgłośniejsza sprawa z ostatnich lat i jedna z nielicznych tak naprawdę, ponieważ chyba sami zgłaszający nie widzą takiej potrzeby zgłaszania aż kontrowersyjnych znaków, a skoro oni takiej nie widzą potrzeby zgłaszania, to znaczy, że rynek też nie oczekuje takich kontrowersyjnych znaków. Takie wrażenie, że oni cierpią w ciszy. Cierpią w ciszy. Nie mają tej odwagi. Godzą się z tym, no bo co mogą zrobić? Mogą się oczywiście odwoływać, ale to nie są po prostu tak medialne sprawy, ale się zdarzają. A może to jest na tyle kontrowersyjny temat, że ja może nie będę przytaczał przykładów tych znaków, bo one są po prostu wulgarne, ale czy słowo dupeczka jest wulgaryzmem? Czy jest wulgaryzmem? No to jest znak, który dostał odmowę, prawda? To wszystko zależy od tego, jaką mamy poziom wrażliwości. Jeżeli dany przedsiębiorca chce używać takiego znaku i uważa, że to jest dobre oznaczenie jego towaru czy usługi, proszę bardzo, ale niekoniecznie musi go rejestrować w urzędzie patentowym, ponieważ jesteśmy organem administracji państwowej i wydaje mi się, że wydawanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na taki znak z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, jego moralności i tego, jaki nasz jest kraj i jaki jest ten nasz polski przeciętny konsument, wydaje mi się, że jednak to była dobra decyzja. No dobrze, no to dupeczka nie przeszło. A piersi? Piersi... To jest inna kwestia, oczywiście nazwa zespołu i tak dalej. Także tutaj była, myślę, że też inne kwestie wchodziły w grę i ten znak, to jest jednak bardzo znany. A czy to znaczy, że rozpoznawalność znaku może wpłynąć na to, że on przestaje naruszać dobre obyczaje? Nie, myślę, że tutaj to wszystkim nie... się otrzaskało, powiedzmy. Oni tam 20 lat grali i to dokładnie. Nikogo nie obraża. I myślę, że poziom znieczulenia akurat na ten znak tak osłab, że nikt w tym kontekście nie pomyślał. Czyli gdyby mieli nazwę zamiast tak na przykład tą tylko nie wiem, czy piersi by chciało się nazywać dupeczka, w związku z tym to jest wszystko kwestia... Możemy dywagować oczywiście, dokładnie. Ale to jest ciekawe, że faktycznie to trzeba, jak Państwo często piszecie, czyli w odniesieniu do konkretnej sprawy, można ogólnie, a to, że dokładnie. Trzeba tego polskiego konsumenta wziąć. Ja nie chcę powiedzieć, że polski konsument teraz jest pełnym konserwatystą i tak dalej, ale nie jesteśmy jednak, a może dobrze, takim aż bardzo liberalnym krajem. Nie jesteśmy Holandią, prawda? I ten przeciętny konsument jest zupełnie inny niż przeciętny konsument holenderski. Ja może wytłumaczę, o co chodzi z tą Holandią. Przed chwilą pokazałem znak towarowy przedstawiający
dziecko ewidentnie trzymające w rękach liście marihuany i będące pod wpływem narkotyków. Znak został zarejestrowany w Holandii na odzież. No tak, ale w Holandii też można legalnie nabyć narkotyki. Ale czy niemowlaki mogą palić? No nie mogą, ale to też pokazuje poziom liberalizmu tak. tego kraju i podejście do pewnych kwestii. No, u nas jednak ustawa o przeciwdziałaniu jest narkomanii, alkoholizmowi i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie działania zmierzają ku temu, aby nie promować tego rodzaju. No i gdyby Holendrzy zdecydowali się rozszerzyć ochronę w trybie międzynarodowym na Polskę, to by zdecydowanie... Myślę, że zdecydowanie by się spotkali z odmową. Rozumiem. A mówiąc o kolejnych takich nietypowych znakach towarowych, czy nazwisko może być znakiem towarowym? I od razu jest pytanie, czy inaczej ekspert z Urzędu Patentowego ocenia nazwisko typu Kowalski, które jest bardzo popularne, i nazwisko, no może nie będę tutaj teraz wymyślał, ale takie, które jest naprawdę wyjątkowe. Nazwisko jak najbardziej może być znakiem towarowym i w zasadzie oceniamy go też z punktu widzenia w tej chwili przesłanek bezwzględnych przed nowelizacją ustawy, która wyszła w życie w 2016 roku. Były przepisy specyficzne dotyczące nazwisk, zostały one zniesione, także w tej chwili nazwisko jest traktowane tak jak każdy inny znak towarowy. W związku z tym tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Z tego powodu, że jak to będzie wyglądało tylko przy zgłaszaniu sprzeciwu po prostu. I proszę też nie zapominać, to jest chyba artykuł 156 ustawy, który pozwala, jeżeli nawet zarejestrujemy znak jako znak moje nazwisko Dęby Siwek, to jeżeli pan Mikołaj też by chciał, by tak się nazywał, to by, mógłby pan używać tego znaku w obrocie, bo to jest po prostu pana nazwisko. A czy mógłbym powoływać się na naruszenie moich dóbr osobistych, wnieść sprzeciw do rejestracji tego znaku? Albo próbować go w jakikolwiek sposób unieważnić? Unieważnić myślę, że by było trudno, bo musiałby pan... Zakładając, że mam takie imię i nazwisko. Imię i nazwisko, tak. Ale to, co musiałby pan pokazać, że co, że używa też go na towary podobne i tak dalej, i że to stało się już pana prawo majątkowe. No ja wiem, że to się... Idziemy głęboko, wyjątki od wyjątków, tak. Zgadza się. Mówiliśmy tutaj o największych, powiedzmy, przeszkodach w rejestracji, czyli tych przeszkodach bezwzględnych. Zakładając, że znak towarowy zgłoszony tutaj do Urzędu Patentowego takich przeszkód nie ma, czy ekspert ich nie zauważył? Nie zauważył, dokładnie. Co się dalej dzieje ze znakiem towarowym? Jak wygląda procedura dalej? Procedura wygląda w ten sposób, że jeżeli ekspert uzna, że przesłanki bezwzględne nie mają miejsca w danym znaku towarowym. Taka sprawa jest, taki znak jest publikowany w biuletynie Urzędu Patentowego i od tego momentu, od tej daty można wnieść sprzeciw w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli ten sprzeciw nie zostanie wniesiony, to urząd dokonuje rejestracji takiego znaku towarowego i następnie jest wydawane świadectwo ochronne, publikowane jest taki znak w wiadomościach Urzędu Patentowego. Czyli tak naprawdę, bo procedura ta, która obowiązuje od 2016 roku, przerzuciła na przedsiębiorców obowiązek monitorowania, co się dzieje, co jest zgłaszane do Urzędu Patentowego. Wcześniej tym strażnikiem znaków już zarejestrowanych był ekspert, który odmawiał ochrony, jeżeli widział znaki podobne. Teraz sytuacja wygląda tak, że nawet jeżeli widzicie ewidentną kolizję, to nie możecie odmówić ochrony, nie. Tylko czekacie, aż... Nie możemy, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, że na przedsiębiorców ten obowiązek został nałożony w momencie zmiany systemu. Ten obowiązek tak naprawdę mieli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, bo zawsze system sprzeciwowy istniał w Unii Europejskiej. I tak naprawdę te wszystkie znaki, które były rejestrowane i są rejestrowane w trybie unijnym, one mają taką samą ochronę jak znaki rejestrowane w trybie krajowym. Także współistnienie tych dwóch systemów na jednym terytorium, tak zupełnie różnych systemów, nie miało sensu, ponieważ i tak my staliśmy na straży, żeby nie rejestrować znaków podobnych, powołując znaki unijne.
które lawinowo były rejestrowane na różne podmioty, także no, nie dało się utrzymać tego sensownie, tych współistnienia tych dwóch systemów. A na jakie podstawy można się powoływać, chcąc sprzeciwić się rejestracji takiemu znakowi? No przede wszystkim na podobieństwo do znaku, który został zarejestrowany lub zgłoszony ze wcześniejszym pierwszeństwem i na naruszenie swoich praw majątkowych. Także to są dwie takie podstawowe kwestie, ponieważ wszystkie przesłanki bezwzględne no niestety nie mogą być podniesione w sprzeciwie dopiero na późniejszym etapie. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak, że de facto urząd powinien również z urzędu sprawdzać, czy znak nie jest zgłoszony w złej wierze? Tak, oczywiście. Wiadomo, że to jest bardzo trudne do wykazania, ale nie można się chyba na przesłankę złej wiary sprzeciwić. Nie można, nie można. I to brakuje. Brakuje tego. To prawda. No ale z drugiej strony mogą Państwo możliwość zgłoszenia uwag i tak naprawdę najczęściej dowiadujemy się o tym, że znak został zgłoszony w złej wierze właśnie z uwag osób trzecich, które Państwo, znak jest ujawniany praktycznie w ciągu 2-3 tygodni od zgłoszenia znaku towarowego i ten moment do rejestracji znaku no, jest dosyć długi jeszcze, także mają Państwo szansę wniesienia tych uwag i na pewno urząd je weźmie pod uwagę i jeżeli uzna, że jest zasadne, to będzie miał podstawę. A czy zakładając nawet, jeżeli jestem grafikiem, który nie zgodził się, to co się często zdarza i też o czym staram się mówić, że przedsiębiorcom wydaje się, że jeżeli zapłacą za fakturę, to mają pełne prawa i są absolutnie przekonani. I w takiej sytuacji mamy grafika, który w świetle prawa nadal jest właścicielem praw autorskich majątkowych do logo i on się pokłócił na przykład ze swoim byłym partnerem biznesowym, dla którego stworzył to logo. Moje pytanie jest takie, czy urząd patentowy, jeżeli w grę wchodzą prawa autorskie, podejmuje decyzję w sprawie, czy odsyła do sądu? Tak. Przede wszystkim, jeżeli to jest autorskie prawo majątkowe, to może być przedmiotem sprzeciwu przede wszystkim. Oczywiście można mówić o zgłoszeniu w złej wierze i tak dalej, ale no, jest to jedna z częstszych przesłanek sprzeciwu. Prawda jest taka, że staramy się i to w całym systemie robiliśmy też dwie strony skierować do sądu, żeby sąd ustalił, kto ma te prawo majątkowe, a jeżeli żadna ze stron tego nie zrobi i nie mamy wyroku sądu w tym zakresie, no nie pozostaje nam nic innego, jak rozstrzygnąć na podstawie posiadanych materiałów. W związku z tym no bardzo byśmy chcieli przerzucić ten ciężar na sąd, jednak no nie mamy takich narzędzi prawnych, które pozwalają nam zmusić po prostu tych dwie osoby do skierowania sprawy do sądu i jeżeli żadna z tych osób tego nie zrobi, to nie pozostaje nic innego, jak tylko rozstrzygnąć na podstawie tego, co mamy. Mam od razu takie pytanie. Ja ten temat też rozgryzałem kiedyś na moim blogu. Czy spotkała się Pani z przypadkami, a może zna Pani jakieś orzeczenia sądowe, które mówią, że pojedyncze słowo jest chronione prawem autorskim? Nie spotkałam się z takimi wyrokami. Zakładam, że jeżeli to byłoby jakieś bardzo autorskie słowo, fantazyjne i byłaby to po prostu coś nowego, bo nie można mówić o prawie autorskim, no nie jest po prostu utworem w świetle prawa autorskiego, coś co jest po prostu powszechnie znanym słowem. Tutaj ale pomijając mówić Apple, Biedronkę czy inne słowa, bo jak Pani również z własnego doświadczenia wie, jak dwóch przedsiębiorców bije się o markę, to jeden z nich mówi, że ją wymyślił. I nawet jeżeli to jest neologizm, to często pojawiają się argumenty, że ja mam prawa autorskie do tego słowa, ponieważ ja je wymyśliłem, tego słowa nigdy w żadnym słowniku nie było. I ja analizując tą sprawę doszedłem do wniosku, że jak to często w prawie jest, teoretycznie można, jeżeli znalazłem taki, czy przepraszam, też nie osobiście, ale w jednym z artykułów naukowych był przykład nazwy zespołu 40 synów i 50 wnuków jeżdżących na 60 oślętach, czy jakoś tak. Ale to był świetny przykład, gdzie to jest nazwa zespołu na tyle fantazyjna, że można się pokusić powiedzieć, że tak, albo kombajn do zbierania kur po wioskach, no prawda? Tak, tak, i to są całkowita fantazja, ale z drugiej strony są nazwy zespołów typu łzy, wilki, inne tego typu rzeczy, więc
Jeżeli ta nazwa jest bardzo fantazyjna, to ma szansę, ale ona i tak to prawo trzeba wykazać dopiero przed sądem. Dokładnie, bo to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, co jest utworem. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że dana nazwa zespołu czy jest utworem, no to wówczas podlega ochronie prawa autorskiemu. Tak. Co więcej, ja nie czytałem tego orzeczenia, ale jak tutaj bito się o znak towarowy, nawet nie znak towarowy, tylko o nazwę zespołu piersi, to sąd ponoć z doniesień pracowych uznał, że to nie jest utwór, że to logo jest zbyt mało fantazyjne. Więc za chwilę dochodzimy do tego, że bo osoby, które mówią, że wszystkie swoje prawa będą wywodzić na przykład z tej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy prawa autorskich, to nagle się okazuje tak, że słowo piersi na 100% nie jest utworem, ponieważ ono gdzieś występuje. Oczywiście. Z drugiej strony nawet logo, gdzie ja mam raczej doświadczenia takie, że sądy są bardzo liberalne w tym zakresie i zaskakujące rzeczy uznają za utwory. No, dokładnie. Logo piersi uznało, że tym utworem nie jest. Tak więc opierając się tylko na prawach autorskich, może się okazać, że to faktycznie nic nie mamy, ale ten sam znak, ten sam symbol jesteśmy w stanie zarejestrować jako znak towarowy i jako, że ochrona może być co 10 lat przedłużona, no może trwać wiecznie. Ja pisząc o najstarszych znakach towarowych znalazłem, moim zdaniem przynajmniej najstarszy znak, to był piwa Pilsner z 1856 roku. Tak, 1856 roku, to prawda. I ładnie w urzędzie widać, jak co 10 lat było przedłużane do dnia dzisiejszego. I teraz nawet zauważyłem, że na tych butelkach to piwo się weźmie, to tam jest taka naklejka właśnie z tym znakiem. I ja mówię, nie wiem, to już jest spaczenie zawodowe, ale po prostu no to na mnie wpływa. Tak, nie. Jeden ze sprzeciwów był również oparty na znaku, który został zarejestrowany w 1926 roku. Także my mamy sprzeciwy na podstawie rejestracji takich. Także fantastycznie. Kawał historii. Tak. Po prostu. Rozmawialiśmy o nazwisku, rozmawialiśmy o sprzeciwie i później jest sytuacja taka, że znak towarowy dostaje ochronę. Mija ten 3-miesięczny okres na złożenie sprzeciwu. Sprzeciw nie wpłynął. Ja się spotykam wtedy z takim częstym też mitem, że wystarczy znak towarowy zarejestrować, żeby czuć się bezpiecznie i mieć prawa do marki. Czy coś z tym znakiem towarowym po rejestracji może się stać? Może się stać bardzo wiele. Przede wszystkim, jeżeli został zarejestrowany znak na przykład w złej wierze, z powodu też bezwzględnych przeszkód, to chciałam to podkreślić, że jak bezwzględne przeszkody nie mogą być podstawą sprzeciwu, tak na podstawie bezwzględnych przeszkód można unieważnić znak towarowy. Także jeżeli Państwa ocenie urząd popełnił błąd i zarejestrował jakieś oznaczenie, które ma charakter na przykład opisowy, to można go unieważnić. Można go unieważnić również z tego powodu, że jesteśmy uprawnieni do wcześniejszego znaku towarowego, czy to powszechnie znanego, czy renomowanego. Także zawsze można unieważnić, a poza tym, no tak jak o czym mówiliśmy, jeżeli przez 5 lat nie będziemy go używać, to narażamy się na wygaszenie po prostu tego znaku. Co w sytuacji na przykład konfliktu prawa do firmy ze znakiem towarowym, albo mówiąc precyzyjniej, w jakich okolicznościach prawo do firmy faktycznie może być przeszkodą do rejestracji znaku towarowego, bądź w tym przypadku na przykład podstawą do jego unieważnienia? Prawo do firmy może być podstawą sprzeciwu albo podstawą unieważnienia, jeżeli ono jest tak naprawdę wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Służy do odróżniania towarów czy usług. Także musimy spojrzeć na to, jakie to prawo do firmy pełni funkcję. Jeżeli ono jest używane w funkcji znaku towarowego, to jak najbardziej może ono być podstawą czy to do unieważnienia, czy to podstawą sprzeciwu. Rozumiem, ale no, to jest taka ogólna zasada i bo przecież przedsiębiorcy działają na skalę lokalną, powiedzmy w zakresie województwa albo na skalę ogólnopolską. Mamy przedsiębiorcę z Gdańska, który prowadzi swoją restaurację, oznaczając ją słowem Feniks. Nie wiem, dlaczego ja zawsze podaję ten przykład. Po prostu zawsze. No, ale mamy, mamy Jan Kowalski, Feniks, jako osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, tak jest wpisana do CIDG i nagle w Zakopanem pojawia się przedsiębiorca, który rejestruje taki znak towarowy. I pytanie, czy w takiej sytuacji, gdzie masz pierwotny przedsiębiorca od 5 lat na przykład działa, czy to wystarczy, żeby on się powołał na prawo do firmy?
To nie jest takie, odpowiedź na takie pytanie nie jest taka prosta, no bo to też... Mamy dokładnie tą samą nazwę, ale no właśnie, to ona jest częścią firmy. Dokładnie. Z drugiej strony towary, czy w tym przypadku usługi, są identyczne, ale zakres terytorialny nie jest identyczny. No, ale tak naprawdę przy rejestracji znaku towarowego nie jest brany pod uwagę obszar, no bo znak towarowy to do zasady ma charakter terytorialny, ale obejmuje terytorium danego całego kraju, prawda? Czy to odpowiednio znak unijny, wszystkie kraje członkowskie. Także ja bym wolała tutaj nie odpowiadać na to pytanie, żeby nie powstała Dokładnie, bo jest wiele takich sprzeciwów i nie chciałabym przesądzać na tym etapie tego. Ale nie da się ukryć, że to są sprawy po prostu skomplikowane. Bardzo. Wszystko zależy od konkretnej sprawy. Prawo, dokładnie. Przede wszystkim ja wiem, że to jest takie trochę ogólnikowe, ale wykazania tego, że to jest używane w funkcji znaku towarowego. Bo takie wykazanie, że tak, ja wpisałem to do KRS-u wcześniej i to jest moje prawo do firmy, no to jest troszeczkę za mało. Nie, no bo prawo do firmy, tak samo jak prawo do tego znaku niezarejestrowanego, wynika z używania. Dokładnie. To podam Pani ciekawostkę, ciekawe czy Pani zgadnie. Słowo tombut na usługi budowlane jest dość popularnym określeniem. Proszę zgadnąć, ile w CEIDG jest przedsiębiorców o takiej nazwie. Tombut. Myślę, że bardzo dużo, bo wszystkie usługi budowlane są jedne z bardziej popularnych klas, które są zgłaszane. Nie wiem, 1000? No, chyba 390. Tak, to jeszcze więcej myślałam. Nie, naprawdę, bo klasa zawierająca usługi budowlane jest jedna z popularniejszych klas, także myślałam, że jeszcze skala jest większa, a w ogóle znaków, które kończą się z końcówką but, jeszcze więcej. No właśnie, bo to dochodzimy do tego, że to są wtedy, ta część jest niedystynktywna, jest opisowa, tak jak Dokładnie. Net, prawda? Dokładnie. No właśnie, a co może zrobić przedsiębiorca, bo jeżeli on ma jeszcze punkt zaczepienia w postaci prawa do firmy, to jest, nie chce być idealna sytuacja, jest punkt zaczepienia. Natomiast jeżeli on ma tą swoją działalność gospodarczą, ale prowadzi na przykład jakiś obiekt noclegowy, czyli formalnie posługuje się oznaczeniem używanym w postaci komercyjnej do oznaczenia swoich usług, natomiast ani tego znaku nie zarejestrował, ani nie posiada prawa do firmy, ani nie jest to utworem, jak doszliśmy tutaj. Więc tylko mu pozostaje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i próba udowodnienia, iż... Ja mówię o tym, że ktoś... Bo to, że może zablokować konkurenta, powiedzmy, w swoim regionie, to się zgadza, ale mówimy znowu o znaku towarowym. Ktoś zgłasza jego znak towarowy do ochrony, rejestruje na siebie i teraz jest pytanie, czy taki przedsiębiorca, który w dobrej wierze działał jako pierwszy pod tą nazwą, czy on ma jakiś realny sposób na unieważnienie takiego znaku towarowego? Bo w mojej ocenie, może się mylę, jeżeli nie ma tego zarzutu zgłoszenia w złej wierze i nie wykaże, to on nie ma za bardzo narzędzi prawnych do tego. Nie ma narzędzi prawnych, chyba że udowodni, iż to jest znak powszechnie znany, a co nie jest proste. Także, żeby unieważnić, on ma narzędzia co do tego, iż żeby pozostawić, żeby ten, kto dokonał rejestracji tego znaku, nie zakazał mu używania tego znaku, no bo ktoś, jeżeli uzyskał rejestrację, no równie dobrze może pójść do niego i powiedzieć, no proszę bardzo, tu mam świadectwo rejestracji, proszę zakończyć swoją działalność, którą pan prowadzi lokalnie od 20 lat. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej przewiduje ochronę tego rodzaju sytuacji, działalności w skali lokalnej. Natomiast z drugą stronę... Czyli mówimy tutaj o używaczu uprzednim. Dokładnie. Czyli osoba, jak działa lokalnie, to może dalej kontynuować. Natomiast taki używacz uprzedni no nie może w drugą stronę. No, nie ma takich narzędzi, które by doprowadziły po prostu do skutecznego unieważnienia, jeżeli nie ma tej złej wiary czy tej powszechnej znajomości znaku. No mamy właśnie tego, powiedzmy, przedsiębiorcę z drugiego końca Polski. Ja też takie odnoszę wrażenie, że to jest przypadek, kiedy można komuś po prostu tą markę przejąć, bardzo mocno ograniczyć jego działanie, jeżeli to jest faktycznie rodzaj biznesu, który działa lokalnie, typu restauracja, salon fryzjerski,
Ale jeżeli mamy sytuację taką, że to jest sklep internetowy, który sprzedaje na całą Polskę, to jest sposób, nie chcę tutaj nikogo tutaj edukować, powiedzmy, ale ja widzę, że w tych przepisach tak, jak ktoś jest mały, to może się powołać na prawo używacza uprzedniego. Mały w postaci prowadzi lokalny biznes. Jeżeli nie zarejestrował znaku, a ma, jest powszechnie znany, czy jest pani w stanie wymienić taki znak towarowy? Bo mnie klienci czasami pytają. Ja jest znak powszechnie znany? Nie zarejestrowany. Nie. Bo wszyscy, że tak powiem, posiadacze znaków, którzy są powszechnie znani, są na tyle świadomi, iż rejestrują po prostu te znaki. Chyba jakbyśmy mogli jakąś nazwę zespołu muzycznego, prawda? Która nie jest zarejestrowana, bo nie wszyscy chronią. No dokładnie, ale to jest też taki obszar bardzo niszowy, żeby dotyczyło, nie wiem, jakichś takich bardzo komercyjnych towarów czy usług, to trudno mi w tej chwili jakiś znaleźć przykład. Czyli podsumowując, jeżeli ktoś jest mały, lokalny biznes, to może sobie poradzić na zasadzie powołania się na prawa do używacza uprzedniego. Jeżeli ktoś jest duży, to prawo do tego znaku powszechnie znanego, ale jeżeli jest to mały sklep internetowy działający na całą Polskę, to jeżeli ktoś mu zarejestruje znak towarowy, dokładnie, to ma duży problem. Przepisy dotyczące używacza uprzedniego powstawały w czasach, kiedy dokładnie. Badanie się robiło osobiście w użyciu. Dokładnie. W związku z tym ten przepis pomoże małemu prowadzącemu restaurację, nie wiem, w Zakopanem czy w Gdańsku, no ale już takiemu prowadzącemu sklep internetowy, no trudno będzie powiedzieć, że on prowadzi lokalną działalność. No i to tak trochę odpowiada na pytanie, po co się te znaki rejestruje. Dokładnie. Ja mam takie wrażenie, że nie rejestruje się po to, żeby z kimś walczyć, bo przecież przedsiębiorcy, no chyba, że to są duże firmy i one mają całe działanie. No tak, jako element strategii walki tak, z konkurencją. Natomiast przeciętny przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, być może zatrudnia parę osób, tak naprawdę decyduje się, ja mam takie wrażenie, decyduje się na rejestrację znaku dla własnego bezpieczeństwa, żeby mieć ochronę i z nikim nie walczyć, no chyba, że faktycznie jakiś jego były wspólnik bądź pracownik próbuje w taką nazwę wejść, bo często takie osoby czują się ojcami sukcesu. Może i tak, ale myślę, że też z tego powodu, że często to jest istotny składnik majątku. Może stanowić przedmiot zastawu, może być wniesione jako aport. Także prawo majątkowe jest to takie typowe, które może być przedmiotem i zarówno licencji. Także sposobów używania tego prawa, to jest oczywiście przede wszystkim każdy chce oznaczać swoje towary, ale gdzieś drugie dno często się znajduje, bo łatwiej mi będzie na przykład kredyt uzyskać w banku, bo wycenię ten znak. Znak towarowy może być ustanowić zastaw, prawda? Dokładnie. Rejestracja kosztuje, powiedzmy, same opłaty urzędowe 1000 zł, to jest warty milion. A jest dokładnie, także no, warto rejestrować znaki towarowe nawet z tego powodu. Mam ostatnie dwa pytania. Tylko właściwie wspomnieliśmy o tym, że ochrona znaku towarowego może wygasnąć z okazji nieużywania. Ten problem często występuje w przypadku rebrandingu, czyli przedsiębiorca chroni stare logo i nie zgłasza do ochrony nowego. Natomiast mnie zastanawia, bo jest zasada taka, że jeżeli to nowe logo różni się nieznacznie, to jeszcze można to podpiąć pod używanie tego starego logo. Tak, tak. I teraz, gdzie znowu? Będę pytał o tą granicę. Nie odpowiem o tę granicę, bo ta granica za każdym razem będzie inna, bo to po prostu na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Jedyne, co mogę powiedzieć, że niebawem powstanie wspólny komunikat dotyczący konwergencji. Opracowujemy go wspólnie z UIP-ą i przez wszystkie państwa członkowskie, właśnie dotyczące oceny tej sytuacji. Będą podane przykłady i może to Państwu coś wyjaśni. Mam nadzieję, że ten komunikat powstanie albo na koniec tego roku, albo w przyszłym roku, bo to wszystkie państwa członkowskie muszą się wypowiedzieć i mam nadzieję, że to będzie trochę pomocne Państwu narzędzie, bo mówienie o tym to zawsze będą bardzo ogólne słowa, z których tak naprawdę, żeby bez konkretnego przykładu nie można o tym opowiedzieć.
Ale no, zasada jest po prostu taka, jeżeli robimy delikatny lifting w postaci zmian kropeczki. No tak. Właśnie. Bo... No i właśnie, co to jest ten delikatny lifting? Dla jednego delikatnym będzie zmiana z czerwonego na pomarańczowy, a dla kogoś będzie zmiana z czerwonego na zielone. No tak może podsumowując, to ja się śmieję, bo doskonale wiem, o co chodzi, ale na aplikacji, jak mieliśmy zajęcia ze znaków towarowych, zresztą ja będę tutaj na aplikacji, znam ten tutaj pokój, tak, w którym jesteśmy, ponieważ ja tutaj praktyki miałem. Każdy przyszły rzecznik patentowy, od dołu do góry nas w każde pomieszczenie tutaj powpuszczaliście. Natomiast nam parę razy zadawano takie pytania, czy te znaki towarowe z przykładu na tablicy są podobne, czy nie? I my już się później nauczyliśmy. I odpowiedź, jaka jest prawidłowa? A kogo mamy reprezentować? No niestety. I im dłużej w tym siedzę, tym naprawdę jestem w stanie znaleźć masę argumentów i to całkiem sensownych, że znaki są podobne i niepodobne. Oczywiście. Ale... Jeszcze na każde, panie Mikołaj, pan znajdzie odpowiednie orzeczenie. Oczywiście. I zarówno sądu polskiego, jak i unijnego, także... Ja mam tą zaletę mojego zawodu, że po prostu ja nie muszę podejmować tej decyzji. Mając świadomość też praktyki i urzędu unijnego i tutaj krajowego, coś jesteśmy w stanie doradzić. Ale to też zawsze, to nie jest zero-jedynkowe, a klient bardzo by chciał. I tak samo, czy one są podobne, czy nie. No, ale tak, jakby czy było nie. Zero-jedynkowe, to by Państwo pracy nie mieli. Jest kolorowo, można powiedzieć. Tak. To tak może na zakończenie mam takie pytanie. No, bardzo dużo nam się rynek zmienił i od lat 90. ja w ogóle też mam wrażenie, że wejście w internet, czy wejście internetu masę rzeczy zmieniło, w ogóle kwestia smartfonów, przecież teraz aplikacje mobilne jako te znaki towarowe są rejestrowane. I w kontekście, o, to jeszcze może takie jedno pytanie, o którym zapomniałem. Ja mam, nie chcę powiedzieć problem, ale zawsze to są sprawy bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o branżę informatyczną. Tak, to co zrobić w sytuacji, bo zgłaszając znak towarowy do ochrony wskazujemy określone towary i usługi według tej klasyfikacji nicejskiej. Ale jak ja mam klienta z branży informatycznej, to ja mam wrażenie, jakby on z innym językiem do mnie mówił. Jak on mi mówi, co on wykonuje, to ja mówię, nie mam pojęcia. Ale jak już porozumiemy się, on mi pokaże przykłady, odeślę do swojej strony internetowej, to ja jestem w stanie tą usługę nazwać. Ale za Chiny Ludowe nie jestem w stanie je znaleźć w klasyfikacji nicejskiej. A to trzeba znaleźć. Jest aktualizowane na bieżąco takie narzędzie jak TeamClass i w każdym miesiącu dodawane są tam nowe pojęcia, nowe usługi. I po prostu wszystkie państwa członkowskie głosują, czy dana usługa w jakiej klasie powinna się znajdować. Także takim narzędziem, no, klasyfikacja nicejska jest zmieniana co roku i ona tak na bieżąco bardzo nie nadarza, ale to narzędzie jest w zasadzie aktualizowane. I jeżeli państwu przychodzą do głowy jakieś nowe usługi, które mają państwo problem z klasyfikowaniem, to my też zapraszamy do przesyłania i my chętnie poddamy pod głosowanie taką usługę. Chodzi mi teraz o to, ja wiem, to narzędzie jest pomocne, ale nic nie jest idealne. Tak? Nie, oczywiście. No, każdego dnia coś pewnie nowego powstaje. Znowu zacytuję tutaj pewnie panią, która wykłady miała na naszej aplikacji i mówi, że sprawy typowe to jest wypadek przy pracy. Tak więc chodzi mi tylko o to, czy zgłaszając takie pojęcie, które jest bardzo nowoczesne, a wiedząc, że nie ma go w klasyfikacji nicejskiej, czy jest szansa, że Urząd Patentowy przepuści takie zgłoszenie? Ale oczywiście. To jest tylko kwestia zaklasyfikowania do właściwej klasy, a żeby zaklasyfikować do właściwej klasy, to po prostu trzeba zapoznać się z tymi główkami klas tak zwanymi i wyciągnąć sens pogrupowania tych towarów. I jeżeli nie wiem, to jest jakieś zupełnie nowe pojęcie i tak dalej, to trzeba po prostu zobaczyć, w jaką kategorię ona usług. Czy to są na przykład usługi telekomunikacyjne, które są pojęciem bardzo pojemnym. Czy chodzi nam o przesyłanie, nie wiem, jakiejś nowoczesnej energii. Tylko to, co my chcemy tą usługę, jakąś nową przesyłanie energii nazwać jakoś bardziej szczegółowo, ale ciągle to jest przesyłanie energii. Albo obróbka towarów. Także no, jest dużo takich bardzo ogólnych pojęć w tych główkach klas, których można dostosować i później przekonywać urząd, że zaklasyfikowałam to, nie wiem, do klasy 41, ponieważ w moim odczuciu to są nowoczesne usługi edukacyjne. Natomiast przy okazji zgłaszania różnych znaków towarowych, to są fantastyczne rzeczy czasami. Przecież my zgłaszaliśmy kilka znaków towarowych dla wróżek.
I wtedy są usługi oficjalnie w klasyfikacji nicejskiej przepowiadanie przyszłości. Ja się zastanawiam, czy jakiś spór kiedyś się toczył na przykład i dowód wykazanie używania. Nie, jeszcze o takiej sprawie nie słyszałam, ale naprawdę w ogóle proponuję zapoznanie się z klasą 45 klasyfikacji nicejskiej. Tam jest wiele bardzo czyli tam jak nie da się tego sklasyfikować. Jak nie wiadomo, to... gdzie to do klasy 45 i tam w tym klasie, jakby Państwo poczytali, to a naprawdę... tam są usługi prawne też. 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 Okej. Rozumiem. Każde usługi, które mają znaczenie dla ludzkości. No właśnie. I są pożyteczne w różnych aspektach obok życia człowieka. Tak. Usługi prawne. Dokładnie. Teraz takie moje ostatnie pytanie jest już może podsumowujące to wszystko. Czy ma Pani wrażenie, że ta świadomość sensowności i rejestrowania znaków towarowych i ochrony swojej własności przemysłowej na przestrzeni lat się zmienia? Na przestrzeni, wiemy jak to było w latach 90., ale to też nie jest miarodajne, bo wtedy po prostu się ta przedsiębiorczość obudziła, w końcu miała możliwość rozwinięcia się. A jak to wygląda dzisiaj? Czy ludzie chętnie zgłaszają te znaki towarowe, czy jest jakaś taka stagnacja? Myślę, że chętnie zgłaszają. Coraz większa jest świadomość, aczkolwiek jak ja bym miała porównywać kraje, do których standardowo się Polska porównuje, to jednak świadomość na przykład w Hiszpanii czy nawet w Portugalii, która jest jednak dużo mniejszym krajem od nas, jest dużo większa i tych zgłoszeń znaków w trybie krajowym jest tam w Portugalii nawet jest więcej niż w Polsce, gdzie popatrząc na liczbę ludności, no jednak zdecydowanie w Polsce jest więcej. Już nie mówiąc o takich krajach jak Niemcy czy Francja, która jest liderem w zgłaszaniu znaków towarowych. Ja mam nadzieję, że będziemy zmierzać w coraz lepszym kierunku i jak wszyscy wiedzą, że trzeba, nie wiem, iść do KRS-u, żeby zarejestrować swoją działalność gospodarczą, tak mam nadzieję, że dojdziemy do takiego poziomu kultury prawnej w zakresie własności w ogóle intelektualnej, że też przedsiębiorcy pierwsze kroki po KRS-ie będą kierowali do Urzędu Patentowego, bo myślę, że na tym polu jest dużo jeszcze do zrobienia, aczkolwiek muszę przyznać, że no, świadomość jest coraz większa, bo tak jak wcześniej powiedziałam, jeszcze lata 90. to głównie to były podmioty zagraniczne, rejestrowały. W tej chwili w zasadzie 90%, jak nie więcej, zgłoszeń jest pochodzących od podmiotów krajowych. Także no, to pokazuje, że nasi przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi. Aczkolwiek no jeszcze patrząc na ile podmiotów prowadzi działalność gospodarczą, a że 15 tysięcy zgłoszeń mamy tylko rocznie, no to jest jeszcze duże pole do zrobienia i tutaj liczę na rzeczników i wszystkich pełnomocników i sam urząd mnóstwo działań takich promocyjnych podejmuje w kierunku zgłaszania, również Ministerstwo Przedsiębiorczości, no ale to nasza rozmowa to ma ten sam cel, żeby otworzyć ludziom oczy, żeby zainteresować tematem, aczkolwiek mam troszkę takie wrażenie, że ludzie się tym tematem interesują, kiedy mają jakiś problem. Więc jeżeli kogoś nie boli, to nie chodzi się do dentysty, prawda, jak się nie ma dziury w zębie. Więc, a z drugiej strony ktoś też powiedział, że doświadczenia uczą, że nieszczęścia przydarzają się innym. Tak więc bądźmy po prostu przewidywalni, przewidujmy pewne problemy, które mogą się pojawić w przyszłości. To, o czym my tutaj rozmawiamy, co prawda nie chcę tak powiedzieć, że jesteśmy po dwóch stronach barykady, ale nie. Broń Boże, ale to jest tak, że mamy trochę inną praktykę, bo my jesteśmy troszkę na tej pierwszej linii, ale jeżeli ktoś działa po prostu samodzielnie, nie przez rzecznika patentowego, to z kolei te sprawy Państwo musicie i wytłumaczyć tej osobie w uzasadnieniu, dlaczego tej ochrony dostać nie może. Ja muszę powiedzieć, że ja zupełnie się nie zgadzam, że jesteśmy po różnych stronach barykady, bo nam chodzi o to samo. Ja byłam kiedyś po tej drugiej stronie i uważam, że to doświadczenie moje kancelaryjne, bo też jestem rzecznikiem patentowym, bardzo mi pomaga teraz w mojej pracy i to spojrzenie z drugiej strony i może bardziej widzę sens i cel mojej pracy, wiedząc jak bardzo to może pomóc rejestracja znaku towarowego i jak
takie pozwala problemy rozwiązać, a jednocześnie jak ich uniknąć. My próbujemy te znaki przepchnąć, eksperci czasami nie chcą, ale to dlatego, że my reprezentujemy swoich klientów, a wy reprezentujecie prawo. Ale oczywiście nie, ale to jest, myślę, że na tym polega i urok państwa pracy i naszej pracy, bo to by było bardzo nudno, jakbyśmy zawsze się ze sobą zgadzali, także no, myślę, że to jest ta sól naszej pracy, te konflikty takie, no bo myślę, że z każdego takiego konfliktu i z każdego takiej sprawy jedna i druga strona wyciąga wnioski i każdy jest o te doświadczenie mądrzejszy. Chciałem w takim razie podziękować za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wyciągniesz z naszej rozmowy wiele przydatnych informacji. Jeżeli tak, to byłbym wdzięczny za podzielenie się tym odcinkiem ze znajomymi. Wystarczy, że wrzucisz link do tego nagrania na Facebooku, a pomoże mi to z dotarciem do większej ilości osób. Możesz mi również pomóc, zostawiając recenzję na portalu iTunes. Przypominam, że pełną transkrypcję naszej rozmowy znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl/016, jak 16 numer tego podcastu. Jak zawsze w jego treści odsyłam do artykułów, które poszerzają wiedzę na temat, który w danym momencie rozmowy poruszam. Ściągając więc PDF-a z transkrypcją, będziesz miał łatwy dostęp do interesujących Cię zagadnień. Daj mi proszę znać w komentarzu, jak podobała Ci się nasza rozmowa. Cały czas tak naprawdę uczę się przeprowadzać wywiady i każda uwaga, co mogę poprawić, jest dla mnie na wagę złota. A może masz pomysł na kolejnego gościa, którego powinienem zaprosić do rozmowy? I oczywiście jestem otwarty na takie propozycje. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję, że zostałeś do końca. I co? Do usłyszenia niebawem. Cześć!